Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Idę do stolarni podokuczać trochę mężowi. Pogodę jak zwykle mamy pochmurną. Taka mrzaweczka co chwilkę leci. Jest jeden stopień na plusie, także zamarznięte nie jest. Zobaczymy, co tutaj małżonek porabia. Hello. I co tutaj działasz? A ule robię. Tu już kończysz go? Czy nie jeszcze? Dopiero zaczynam. Zaczynasz. Dopiero zaczynam spód robić. To teraz na spód dajesz? Teraz będzie spód ula. Aha. Tylko muszę koniec złapać. Robimy tutaj ule dla siebie. No właściwie to mąż robi. Ja bardziej w kuchni tam działam. A on tutaj przy ulach. A ja dla świętego spokoju coś muszę robić. Tak, tak, tak. Nie mów, że aż tak ci kurczę dokuczam. Nie, no gdzieś bym śmiał coś takiego powiedzieć. No właśnie, tutaj wszyscy teraz słyszą. Tak robimy. No, on robi, dobra, słuchajcie. Edziu tutaj robi ule, bo chcemy trochę pasiekę jeszcze o kilka sztuk powiększyć. Mamy dwa pawilony mobilne, na których pszczoły są poustawiane. Ule z pszczołami. No i tam trochę uli stoi, takich stacjonarnych. Być może jeszcze zrobimy jakąś taką lawetę i na niej później się poustawia te parę uli, ale to zobaczymy. Przyszłość. No dokładnie. Ale nieraz jest tak, że trzeba ula wymienić, czy coś, czy rodzinę osadzić, no i skopać studnie. Jak się pali, to już troszeczkę jest za późno. A tak będą przygotowane. No i teraz chwila prawdy. Ostatnio mówili, że wiatr wieje, żeby drzwi zamykać. Pięknie ci to no, poszło. Powiedzmy, że pięknie. No tak. Nie, pochwaliłam. Nie chwali się. Ale dzisiaj przed wiatru nie. Zachodem słońca i kobiety przed śmiercią, także. Ty zważaj, co mówisz, bo ja tutaj będę miała sporo świadków. No ale ja tego nie wymyśliłem. Zresztą, jak to ktoś kiedyś powiedział. Dlaczego są te. Przysłowia są mądrością narodu. Tak, i tylko o kobietach i teściowych. Ale wiesz, dlaczego o teściach nie ma? Wiem, ale nie wiem, czy widzowie wiedzą. Bo to, że mają przewalone całe życie, to nie jest powód, żeby się jeszcze z nich śmiać. Ha, ha, ha. No i teraz już widzę tutaj męskie komentarze. Brawo, Edziu. Tak jest. Zobaczymy, jak pięknie ci to pójdzie. Ślicznie, kochanie, ci to poszło. Niech cię słyszy, co by było, jakbym sobie w palca walił. To bym miała dużo wycinania. Samo pi by było. Tak. Ile tych uli będziesz robił w ogóle? Planujesz ile zrobić? No na 10 mam materiału środków, a z tych swoich desek też myślę, że... Ciekawe, jak one w ogóle w tym roku nam przezimują, te pszczoły. Się okaże za miesiąc. No, my nie jesteśmy z tych, co w styczniu sprawdzają zimowanie pszczół. Też już na YouTubie widzimy obydwoje, że pojawiają się filmiki. Sprawdzamy zimowlę, sprawdzamy zimowanie pszczół. A potem się dziwią, dlaczego pszczoły padły. Zobaczymy, jak to w tym roku będzie. No w tamtym roku to nam chyba tylko jeden odpadł, nie? Zimy jeden, ale później tam trzy trzeba było połączyć. W sumie trzy odeszły. No, także
Ładnie nam wyszło z zimy. A osłuchiwać, kiedy je będziemy szli? No, w lutym za 100 tygodni. No, to będziemy widzieć, jak one tam nam... Już będziemy mieć orientację, co, jak to wszystko wygląda. No, przygotowani też już jesteśmy, już mamy pokupione wszystko. O, właśnie Krzysiek dzwoni, muszę się rozłączyć. Jestem już po konferencji telefonicznej. Krzysiek, pozdrawiam Cię. Właśnie przerwałeś nagrywanie tutaj filmiku, no ale miło się pogadało, a Edziu już tutaj w tym czasie zdążył tyle zrobić. Teraz już utyka tutaj styropianem. I to jeszcze będziesz teraz tymi drugimi dyskami obijał, tak? Tutaj tymi, co stoją. O, i byś się walnął tutaj o cały centymetr. No, widzisz. Byłaby luka. Pszczółkom by dupki zmarzły. A jeszcze barć będziesz robił. Obiecałeś mi, że zrobisz. Ja się obiecałem, no nie miałem wyboru. Za bardzo. No, ale już jest. Nie, powiedziałeś, że zrobisz mi z chęcią. Jest w toku. Tak? Będzie klocek? Będzie klocek, tylko czego będzie kupić. A to już jest, czy dopiero będzie szykowany? Będzie szykowany dopiero. Ciekawe, ile będzie kosztował taki klocek. Nie mam pojęcia. No ile by nie kosztował ten. A to będzie dębowy, czy? No, będzie dębowy, bo innego, bo sosny nie ma. Takiej grubej. Przynajmniej na razie tutaj w okolicy nie ma takiej grubej sosny. O, to też będziemy mieli właśnie, będziemy robili, będzie mąż robił, mąż będzie robił barć ozdobną do ogródka. No, prawdopodobnie pszczółki tam też zamieszkają, ale to będzie bardziej tak właśnie pod ozdobę niż pod hodowlę pszczół. Byliśmy kiedyś w centrum pszczelarskim i taką barć widziałam, bardzo mi się spodobała. No i tutaj... Na moje nieszczęście zresztą. Usilnie, namiętnie męża urabiam, upraszam, żeby mi taką barć zrobił. No i już zamówił klocka u leśniczego, także idzie wszystko ku temu, że spełni mi tutaj moją obietnicę. Kiedyś było, nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi luby, a ja powiem, nie chcesz mojej zguby, barć zrób mi luby. Boże, kochany, jaka poetka. Tak. Ale nic tam. I tak kochasz tą poetkę. Czas było przywyknąć. Co czas było przywyknąć, co? Trzymać ci tu? Nie. No, żeby było, że chociaż też coś tutaj robię przy tym. Tylko nie po moim palcu. O! Palec z daleka. Jak przyjechał mąż tutaj,
No to on już jest, powiedzmy, z dziada, pradziada pszczelarz. A tam z dziada, pradziada. No co, a tam? Trzymali te pszczoły od kiedy tylko sięgnie pamięcią. Jego dziadek miał, tata miał, on też miał. Rodzeństwo też pszczoły trzyma. No i jak tutaj przyjechał, to wziął 3 ule. Mówi, żeby mu się nie nudziło, żeby miał na co patrzeć, przy czym chodzić. No i tak te 3 ule rozrosły się do pasieki. Teraz mamy coś około 70. Zobaczymy, jak nam przezimują. To jest... W tamtym roku z zimy wyszły nam bardzo ładnie, bo odszedł tylko jedna rodzina. No później tam jeszcze w trakcie odeszły, tak jak mówi, 2 czy 3. Także to praktycznie mieści się w granicach dopuszczalnych strat, bo tam chyba jest do ilu procent dopuszczalne straty są? Niby do 10% to jest normalnie. No jak to mówią, gdzie drwa rąbią, tam i wióry lecą, także no w zasadzie bardzo ładnie nam wyszły. Z wiosny też żeśmy poddawali ciasto 2 razy. Raz żeśmy dali z diamentu, później żeśmy dawali ten nozewit chyba, tak? Czy jak? A, chyba tak. I bardzo fajnie one nam poszły w zimę, dostały tych wszystkich... W siłę. Widzisz, to tak patrząc na ciebie, przebywając tutaj z tobą, to już pan, język mi się plącze. Jestem szczęśliwy z tego tytułu. Nagdy czegoś ty się tam nachlała, że ty teraz wypadłeś. No jak się, no co, ja w domu robię, kurczę, chleb piekę, bułki robię, a ty mi tu mówisz takie rzeczy. Minęło trochę czasu, już robi się wieczór na dworze. Trzeba tutaj skontrolować, co małżonek nadal robi. A on tutaj nadal w stolarni. Co tutaj teraz porabiasz? Tutaj robię zamieszanie małe. Zamieszanie, a ja muszę się wycofać. Aha. Niekoniecznie. Ja ci troszeczkę tu przyszłam pomóc. Co ten śmiech Boże, ma znaczyć? Ja wiem, że jesteś szczęśliwy. Ta twoja pomoc nie będzie bardzo drogo kosztować, ale to... Przecież ty jesteś szczęśliwy, jak ja tu przychodzę. Bardzo, tak jak... Żeby ci się nie nudziło. A może ci deskę podtrzymać, co? Deskę sobie podtrzymam. Może nawet nic innego. Bo... Nie będę taki. Gwoździa mogę podtrzymać. O czym to myślałem? Tam, kij, patrz na deskę. Do tego dalej. Tego dalej kończysz? Tego. Jeszcze chwilka. Jeszcze z godzinkę. A to tutaj? A to, żeby mrówki nie wchodziły, tak? Tak. To we wszystkich dajesz to teraz? No we wszystkich. Mam to daję. Kiedyś nam się do uli mrówki wsuwały, właziły. No i tak tutaj Edziu opatentował, że jak tym tutaj wyłoży, to mrówki tak nie wchodzą. Nie mamy problemu z mrówkami w ulach. Będziesz je też malował? Też będziesz malował, tak. Nie? Ale to dopiero chyba przy wiośnie. Na wiosnę. Będę się uczył pistoletem malować. Kolory już masz jakieś umyślone, nie. Czy... abstrakcja? Będzie.
Edziu z zawodu jest stolarzem, ja technikiem rolnikiem, także żeśmy się tutaj, kurczę, dobrali. A co ty mi tu się frontem żeś odwrócił? Tyle dziesiątek lat po wojnie, a ty do mnie frontem tutaj. I nie tylko do mnie, a to tak, wszystkich. Jakoś wyszło, bo z tego dupy strony wlazła. Tak. Ja sobie to zapamiętam, czekaj ty. Tak się boję już tego. Bój się, bój. Przytrzymać ci? Nie. No i teraz chwila prawdy. No i czekaj. Nic z tym nie. No daj se, potrzymam chociaż tutaj. Gwoźdź, to mi gwoździa potrzymaj. Nie, tylko nie w mojego palca. Jakbyś mnie romnął w palce, ach, to pamiętaj. Zapomniałem, że widziałem, że. Jako. Przez ten właśnie ruch, ale. Gdzie? A tutaj nic nie widać, żeby coś było nie tak. Sfazować go tylko tak, żeby był. Aha. Bo. No i tamto. Co myślisz, że przez taki mankament będzie się pszczółką gorzej tu mieszkało? Szczerze nie. Ale tak, tak. Staraj się robić ładnie, bo jak cię później dopadną, to ci zad sfastrygują jak 2 lata temu, że będziesz się posiłkował skokiem do stawu. 2 lata temu poszedł do pszczół, jak rój go dopadł, to musiał do stawu skakać. Zżarły. Fioletowy chodził chyba ze 2 tygodnie po ukąszeniach. Długo tu jeszcze będziesz? Godzinkę. A, to jeszcze mam godzinkę luzu w domu. Ale chociaż przód będę chciał zrobić. Spód to już w poniedziałek. To już kończ na dzisiaj. W ogóle zostaw to już na poniedzieli. Musisz to dzisiaj kończyć? Czy tą deskę przykleję jakoś. Przybiję. Przykleję? A ponoć to do mnie mówiłeś, że ja się czegoś nachlałam. Co ty tutaj masz, gdzie w butelkach? Trzeba by tu było się rozejrzeć. Czy ty coś tu nie chowasz? To by bym na widoku postawił i tak byś nie widziała. Aha, ha, ha. Pójdę po okulary i zobaczę. Spoko. A to będziesz teraz wycinał? Tak. No to dobra, to ja idę do domu tam kończyć sobie z bułkami, a ty tutaj sobie działaj. No to my się już z wami żegnamy. Żegnam się z wami. Edziu, tu się też pożegnaj. No hej, hej. No hej, hej, dobra. To trzymajcie się, kochani, do następnego, a ty mnie przepuść tutaj, żebym mogła wyjść. No puść mnie. Dobra, trzymajcie się, do następnego.